Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Wasyl Halicz. Wasyl, powracasz, też podejrzewam, że chcesz trochę uciszyć kibiców, którzy cię skreślili po ostatniej walce. Powracam, pока wróci stary dobry Wasyl, jaki walczył na walkach z tym Zadymem, z Kubiszynem, także zobaczycie po prostu starego dobrego Wasyla w dobrej formie. Nie miałem okazji całego losowania zobaczyć, kogo wylosowałeś na rywala? Z Fizolem walczę rewanż. A no rewanż z Fizolem, no właśnie, to powiedz mi, co się zmieniło, żeby kibice byli bardziej pewni, że tym razem to ty zwyciężysz, bo wy w ogóle macie podobny background, bo też w MMA walczyłeś, choć Fizol z większymi sukcesami, a boksersko ty miałeś dużo większe doświadczenie. No co, zmienialiśmy teraz, trenuję też z Hubertem Soroko, zmienialiśmy tam parę nowych myczków, dodaliśmy jakieś technika. Także co, jutro zobaczycie coś nowego. Bo ty jak walczyłeś w MMA, to w dużo niższej wadze. Jak ty się w ogóle czujesz lepiej, jak się z takimi końmi bijesz? Sam jesteś teraz dużym koniem, czy wolałeś, jak byłeś taki zwinniejszy, szybszy? Nie, no jak walczyłem, mniejszą wagę miałem, to cały czas mi zimno było i w ogóle. A teraz to wiadomo, w tej wadze sam to się nagrzewa. Teraz to chodzisz podgrzany i jest zimno, także no myślę, że w tej wadze my lepiej bardzo, no. Też nie jest taka szybkość, szybkość jest spoko, nie jest aż taka wolna, czuję się dobrze, także myślę, że ta waga taka akurat pada mi. Miałeś jednorazową wycieczkę do Freak Fightów, planujesz jeszcze w ogóle tam występować? No zobaczymy, myślę, że tak, no. Bo w sumie wdałem też dobrą walkę, to myślę, że na pewno już coś tam zadziała. Jak ty patrzysz na to teraz, co się w ogóle tam dzieje, bo no ty jesteś raczej powściągliwy, mało więcej wolisz robić niż dużo gadać, a teraz się dużo dzieje i choćby, nie wiem, walkę Gracjana z Good Boysami. Jak ty oceniasz w ogóle to? No szkoda tego Gracjana, to wybrali ten Gracjan, to też taką wagę ma niedużą, to oni go wybrali dwa, to też w sumie jeden koń, ta i drugi koń. To no, chciałbym, żeby Gracjan wygrał, ale szkoda jego trochę. Nie? A myślisz, że w MMA dwóch na jednego z takich, nie wiem, Freak Fighterów, bo umówmy się, no nie będziemy gadać o jakimś Janku Bachowiczu, ale czy ktoś by sobie dał radę z dwoma takimi 100-kilowymi gośćmi? Myślę, że tak. To jestem ja. Czyli z Good Boysami byś się chętnie zmierzył dwóch na jednego? Easy, na luzie. Mógłby z nimi się zmierzyć, tylko nie w MMA. Bo pewnie jeden by wskoczył mi w nogi i mnie trzymałby, a ten ciężko. W ogóle ciężko walczyć na przykład z kimś w MMA, tak, jak dwa na jednego, żeby chociaż więcej szansów było, że na przykład tam stójka albo coś, tak, to wtedy można walczyć. No właśnie, a choć w sumie jeden z twoich podopiecznych pokazał, że i w MMA, nie w MMA, i w samej stójce można Alberta Sosnowskiego tam wyłapać. Jak się śmiałem, że dwóch karypli takiego chłopa potrafiło utrzymać. No tak jest. Jesteśmy z Mario razem, jak butla z gazem. Lecimy razem. Tak, pokazał się dobrze, z dobrej strony. Mocno też walczył. No i fajnie, że my taką też taktykę dobrą mieli. Tak, dlatego taka też walka była. Dobra, Wasyl. Życzę ci jutro dobrej zabawy i jak najlepszej walki. No, dziękuję bardzo. Siemanko.